Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszne bułki hamburgerowe. Takie bułki, takich na pewno w sklepie nie dostaniecie. Zaczynamy od mleka. Ciepłe mleko 235 ml. Do tego dodajemy 2 łyżki śmietany i mieszamy. Cukier. Brązowy cukier, no jak nie macie, może być zwykły cukier, ale brązowy daje dużo lepszy smak. Ja wszystkie składniki dodam w opisie. Dodajemy drożdże, suche drożdże. Jak nie macie suchych drożdży, tylko w kostkach, to mogą być w kostce, tylko że troszkę inaczej się wtedy robi. Dodajemy tak, sól, masło i wyrabiamy najlepiej mikserem. Można to robić ręcznie, ale najlepiej takim mikserem. Wszystko, żeby tak ładnie się w tej mące to masło. Masło ma być zimne. I one się, jak tym mikserem robimy, takim do ubijania piany tym rozszerzeniem, to nam się ładnie to masło w tej mące rozprowadzi. Dodajemy jedno jajko i jeszcze raz tym mikserem miksujemy. Aż się wszystko wymiesza. Teraz powracając do tych drożdży. Przy drożdżach w tej kostce musimy dodać trochę mąki do mleka, odczekać 20 minut, żeby to urosło trochę, żeby te drożdże ożyły. Teraz to mleko z drożdżami i śmietaną dodajemy do mąki i mieszamy. No i to jest ten przepis, tak ma być, że to ciasto będzie bardzo klejące. Czyli zrobimy to w dwóch etapach. Ja właśnie się zorientowałem, że mój mikser, miska do mojego miksera jest w zmywarce. Przecież jeszcze ponad godzinę się będzie myło, więc muszę to zrobić ręcznie. Ale może i dobrze pokażę, jak ręcznie takie ciasto właśnie, które ledwo co ono się bardzo klei, ciągle można je wyrobić, nie podsypując mąką za dużo. Na początku tylko troszkę. Więc tak, mieszamy chwilę i pozostawiamy później w misce na pół godziny, żeby ten gluten się trochę uformował. Przykrywamy folią, żeby nam nie wyschło i po tej pół godziny on już jest łatwiejszy do wyrabiania. Ciągle się bardzo mocno klei, dlatego ten proces wyrabiania ręcznego będzie trwał jakieś 15 minut. Jak to zrobić? Więc tak, to ciasto wykładamy na stolnicę obsypaną troszeczkę posypaną mąką i przez chwilkę wyrabiamy. W momencie, kiedy ono się zacznie kleić, to zmieniamy jakby sposób tego wyrabiania. Zobaczcie, ono jest bardzo klejące. Jakbym zostawił jeszcze dłużej troszkę w tej misce, to by się jeszcze bardziej lepiej wyrabiało. Mogło być, no, u mnie w kuchni jest troszkę chłodno, więc tak naprawdę mogło być na jakieś 45 minut. Ja podsypuję kilka razy tą mąką, ale żeby to ciasto wyrobić, musiałbym bardzo dużo tej mąki podsypać. I ono już wtedy, te bułki już nie były takie dobre. Te bułki są nawet na drugi dzień super dobre. One są puszyste, one są takie... No, tak jak do hamburgerów, ale one nie są takie, jak kupujemy w sklepie. O, zobaczcie. I teraz tak. Teraz staram się, żeby ciągle na górze była ta sama część ciasta. I to tak rozciągam i staram się, żeby na dole się tak złożyło. I to będę robił przez jakieś 15 minut. I oczywiście ten proces teraz przyspieszę, żebyście nie czekali 15 minut, ale zobaczcie, ono jest bardzo klejące w tym momencie. I po jakiś 10 minutach ono już będzie dużo, o zobaczcie, ono już jest takie elastyczne zaczyna być. Ciągle się jeszcze klei, ale on jest taki ładny, zobaczcie, na samej górze. Na górze jest taki gładka powierzchnia i teraz po 15 minutach już prawie się wcale nie klei, więc możemy to do miski włożyć. O zobaczcie, on się tak ładnie teraz formuje, tak jak ciasto do pizzy. Nie wiem, czy robiliście kiedyś ciasto do pizzy, ale właśnie w ten sposób to
to ciasto do pizzy się, znaczy no nie robimy z takiego bardzo mokrego ciasta i troszkę inaczej się to wyrabia, ale na samym końcu właśnie to ciasto do pizzy podobnie wygląda. Dajemy do mąki, przepraszam, do miski i pozostawiamy, ma co najmniej podwoić swoją objętość. Tak jak potroi, to też będzie dobrze. I to trwa jakieś 2 godziny. Po 2 godzinach wysypujemy trochę mąki na stolnicę i będziemy, najpierw to ciasto będę chciał sobie zważyć, żeby zobaczyć, na jakie części mam podzielić. Będę piec z tego 6 burgerów. Będę piek przez jakieś 15 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza, na góra-dół. Dzięki temu ono będzie, no tak wygląda, znaczy jak lubicie, może jeżeli macie tylko termoobieg, to też dobrze, one się, te burgery się troszkę lepiej, nawet bardziej równomiernie zarumienią, bo u mnie się one będą rumienić tak bardziej z góry i z dołu, a w środku pozostanie taki jaśniejszy pasek. Akurat ja tak lubię, żeby tak było. Ale jaki piec macie, to też będzie, to będzie dobry. I ma być taki ciemny, brązowy, nie bardzo ciemny, to nie ma być spalone, ale taki ładny, brązowy kolor. I tak, teraz sobie zważę, podzielę na równych 6 części wagą, żeby to ładnie tak wyglądało. Czasami ważę, czasami nie ważę, no ale tutaj do tego wideo chcę, żeby to tak wyglądały te bułki super. Więc podzielę je na 6 części i będę formował sobie te bułki. Czyli to ma być jakieś 110 gramów każda. I te bułki muszą mieć bardzo ładny kształt. Najpierw je sobie tak, w rękach tak jakby zawijam do spodu, żeby na górze była taka gładka część, a później jeszcze najpierw bardziej otwartą taką ręką, a później tą rękę zamykam i tworzy się taka ładna kulka. Później te bułki wszystkie przykrywam ręcznikiem kuchennym, ścierką kuchenną i zostawiam, aż znowu nie podwoją swoją objętość. To bardziej na wygląd niż na czas. Później piekę w temperaturze 200 stopni przez jakieś 15 minut do ładnego koloru. No i wychodzą super ładne bułeczki. Żeby te nasze bułki wyglądały ładnie, to smarujemy je mieszanką, jednym jajkiem i jakimiś 2 łyżkami mleka. Zobaczcie, przepiękne bułki wyszły. I wygląd, i mam nadzieję, smak. Super. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli wideo się podobało i okazało się przydatne, to proszę o lajka i zapraszam do subskrypcji, bo na pewno jeszcze będzie dużo super dobrych przepisów. Pozdrawiam.